20 listopada około godziny 12.45 doszło do zdarzenia drogowego przy wjeździe do jodłownika od Bielawy. Dachował tam pojazd marki Opel. Kierowca wymagał pomocy medycznej i został przetransportowany przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala w Dzierżoniowie. Na miejscu pracowała policja, zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa i zastęp OSP Ostroszowice. Droga była zablokowana przez 45 minut. Później ruch odbywał się naprzemiennie. Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego w Dzierżoniowie w dniu 20 listopada otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Jodłownik. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów Straży Pożarnej zastano samochód osobowy na dachu na jednym pasie jezdni. Do czasu przyjazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej osoba była poza pojazdem pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w pojeździe i pomocy policji w kierowaniu ruchu drogowym. W działaniu brały udział dwa zastępy JRG Dzierżoniów, zastęp OSP Ostroszowice, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Na czas działań droga była zablokowana w obu kierunkach.